samoocena, wiara w siebie, a może obraz siebie. Tak często mówimy, kiedy poruszamy temat poczucia własnej wartości. Czym ono jest w kontekście wiedzy psychologicznej? O tym dowiesz się w tym materiale. Jedna z najbardziej znanych koncepcji dotycząca poczucia własnej wartości mówi o tym, że możemy je zmierzyć za pomocą ustosunkowania się do dwóch prostych pytań. Pierwsze z nich to, czy uważasz, że jesteś zdolny, a drugie z nich to, czy uważasz, że zasługujesz na miłość. Jeśli odpowiadasz na nie twierdząco, to prawdopodobnie z Twoim poczuciem własnej wartości wszystko jest w porządku i jest ono na adekwatnym poziomie. Jeśli jednak nie możesz odpowiedzieć na nie twierdząco, prawdopodobnie zmagasz się z niskim poczuciem własnej wartości. Poczucie własnej wartości w innej z koncepcji jest prezentowane jako postawa, a każda postawa w rozumieniu psychologicznym składa się z trzech komponentów. I w tym przypadku nie jest inaczej. Poczucie własnej wartości w tym rozumieniu możemy rozdzielić na trzy części. Pierwsza z nich to komponent intelektualny, druga z nich to komponent emocjonalny, a trzecia z nich to komponent behawioralny. Komponent intelektualny to właśnie wspomniana wcześniej samoocena, samoopis. To jest nasze postrzeganie siebie i swoich cech. To jest odpowiedź na pytanie, jaki jestem, jak oceniam siebie w swoich własnych oczach. Komponent emocjonalny to Twój stopień samoakceptacji albo samoodtrącenia. To są uczucia, które żywisz do siebie. To jest odpowiedź na pytanie, czy kochasz siebie, czy raczej powiedziałbyś, że siebie nienawidzisz. Komponent behawioralny obejmuje Twoje zachowania, to w jaki sposób traktujesz sam siebie. Najczęściej przejawia się w tym, czy jesteś asertywny, czy dążysz do samorealizacji, a także tym, jak reagujesz na niepowodzenia i porażki lub tym, w jaki sposób przebiega autoprezentacja, jak prezentujesz sam siebie wśród innych. Niskie poczucie własnej wartości wpłynie negatywnie na Twój komfort życia, na Twoje zadowolenie i satysfakcję z życia. Dobra wiadomość jest taka, że można coś z tym zrobić. Można pracować nad sobą, aby właśnie to poczucie własnej wartości zwiększyć. Takie materiały, które pomogą Ci w samodzielnej pracy, będziemy publikować na kanale Pokój Spokój. Ja nazywam się Asia Stawińska i zachęcam Cię do oglądania.